Siemano, mamy mokre rano, od dwóch dni u nas pada. Czy dobrze, czy źle? Mnie się wydaje, że bardzo dobrze, bo ostatnio, jeżeli chodzi o opady, to nie jesteśmy dość rozpieszczani. Dwa lata suszy, czyli ten niedobór wody, ten deficyt wodny jest dość spory. No i niech pada sobie, bo teraz nie padało praktycznie dwa tygodnie u nas i sól i kizeryt rozsiewało się praktycznie, że bez żadnych kolejn na polu. Tam, gdzie zawsze się topiliśmy o tej porze, to przejeżdżaliśmy jak po lotnisku. No i taka sytuacja, dzisiaj kolejna część włożenia płyt. Pogoda, no nie sprzyja, ale niech pada. Ja już nie mówię, żeby nie padało, niech sobie pada, bo potem będą mi zarzucać, że mówili, że za dużo deszczu. Deszczu nie jest za dużo, o tej porze roku może go padać do woli, niech sobie pada. Ta woda, przyjdzie kwiecień, ciepły kwiecień i ta woda nam po prostu ucieknie i później będzie płacz, że nie ma wody. A to nie o to w tym chodzi. Tutaj mamy te nowe opony, co ostatnio wam pokazywałem. Nie wiem, czy był film, czy dopiero będzie. Wszystko zależy od tego, jak to się rozstrzygnie. Nowe opony i w tej oponie gdzieś ucieka powietrze. Nie jest to jakieś gwałtowne uciekanie powietrza. Gdzieś po prostu jest nakuta opona. Nie wiem, przyjechana, nie jeżdżona. Nie wiem, czy gdzieś felerna po prostu opona tirowska. Do opony praktycznie wam pokażę, że są nówki. Zobaczcie, nówki praktycznie opony, niezjeżdżone. Ktoś bogaty chyba to wymieniał. Wszystkie takie same, 4 sztuki. Teraz tak, dużo osób się pytało, jaki opon. To jest 385x65 R22,5. No, zwykłe felgi są też na pewnętki, używane nowe. Nowe. Nie wiem, czy one są nowe, czy po prostu są piaskowane i odrestaurowywane, ale z tego, co się orientowałem, to chyba to jest nowe. 500 zł jedna sztuka kosztuje u nas w Lipianach. I tutaj w tylni, znaczy się w szóste przyczepie, są nieco mniejsze opony, są tylko profil, wszystko jest to samo, 385, tylko profil, czyli ta wysokość opony, czyli to R22,5, jest wszystko to samo, tylko profil jest po prostu niższy, ponieważ na uwrociach w tej przyczepie może akurat nie, ale w jednej halce nam haczyło tutaj po prostu o ramę. No, także takie opony era niby zmieniania opon niby skończona, a jak widzicie, mamy tutaj dziś dziurkę, ucieka powietrze i trzeba to uzupełnić. Bardzo zimno. No i co? Grzejemy niedźwiedzia. Zobaczcie. O, żeby po prostu nam nie zmarzł. No i co? Pompujemy
Nie będę nagrywał, coś z środka nagram. Zobaczymy, czy będę jeleniem kierował, czy pumą, bo jedziemy na dwa. Chyba że ładowarką znowu, ale ja nie lubię ładowarką jeździć. Prawdopodobnie brat Łukasz będzie operował manitą, a ja wsiądę za stery któregoś sześciogarowca. Tak więc widzimy się w kabinie. A więc jesteśmy tutaj po płyty. Dużo popadało, ostre błoto. Miejmy nadzieję, że nikt się nie zakopiemy. Tutaj robię obwodnicę. Jeleń ma ciężko, ale daje radę, nie jest źle. Nie jest dobrze, to nie jest świeże bagno, tylko ujeżdżone przez ciężarówki. Jakby to można powiedzieć, grunt nie podmokły, czyli udało się zawrócić i podjeżdżamy i lecimy dalej z tematem. Tutaj sobie na pobocze takie zjeżdżamy na taki nieużytek, no i tutaj ładuję, jak w ostatnim odcinku widzieliście. No dobra, ja nie przedłużam, nagram po prostu dzisiaj vlog z, jakby to można powiedzieć, z przejazdu. Dobra, mamy załadowane łącznie 9 płyt. Nie wiem, ile to może ważyć. Ruszamy powoli. Włączamy napęd. I powoli jedziemy do celu. Ogólnie nie ma ciężko, zresztą zobaczymy. Pierwszy raz nim jadę z tymi płytami. 9 płyt, czyli gdzieś około plus minus, no nie wiem, 18 ton plus przyczepy, no z 22 tony na pewno ciągnie. O, już nas mierzy radar. Radar, taki, jakby to można powiedzieć, straszak. I teraz współczuję osobom, rolnikom, którzy mają dzisiaj i mają taką pogodę jak my, wywózkę obornika, skórnika od kogoś i muszą to wywieźć dziś. Nie zazdroszczę, ponieważ warunki naprawdę no ekstremalne, jeżeli chodzi o dzisiaj, ale deszcz to sprzymierzenie z rolnika, pamiętajcie o tym. Pracę trzeba przełożyć na kiedy indziej albo po prostu się męczyć. Powolutko jedziemy sobie, nic, nigdzie się nie śpieszymy. Jeżeli będziemy uważać, to nic nam złego się nie wydarzy w trasie. Taki może przekaz trochę dla osób, szczególnie dla młodych osób, którzy zaczynają swoją przygodę ze sprzętem rolniczym i nie tylko, albo zaczynają gospodarzyć, albo zatrudniają się w gospodarstwach, albo przedsiębiorstwach rolnych, tak zwanych spółkami. Uważajcie na drodze, nie szalejcie, nie wciskajcie do podłogi gazu, to nic wam nie da, tylko później możecie mieć problemy,
albo nie daj Bóg komuś krzywdę zrobić, to jest tonaż. Tutaj można czuć się pewnie w kabinie, ale to wszystko co z tyłu się ciągnie, z boku wygląda całkiem inaczej. Na pewno oglądają mnie osoby, które miały nieprzyjemne sytuacje w transporcie, różnego typu wypadki. Ja ogólnie jakoś, jak byłem młody, jakimś takim brawurowym kierowcą może nie byłem. Może to też dlatego, że posiadałem tylko diesla auto, ale nie tylko. To po prostu w głowie jest. Lubię sobie nieraz tam przycisnąć, jak jest równa droga, autostrada, tam nie przekraczają przykładowo samochodem 140, ale jak się patrzy na młodzież, nie mówię, że jestem stary, bo niektórzy w wieku nawet 30 lat jeszcze nie dojrzali, jakby to można powiedzieć, nie dojrzali, żeby ponosić odpowiedzialności za swoje czyny i przez to właśnie dzieją się różnego typu nieszczęścia drogowe. Wszystko jest ok, jeżeli nikomu się nie stanie krzywda. A jeżeli już mamy krzywdę, no to jest wtedy nieciekawie, tak? Tak więc uważajcie, bo to wam nic nie da. Ja już teraz kończę swoją wypowiedź i do końca odcinka będzie gadał po prostu jeleń dla was. Tutaj będzie taka górka, jak w ostatnim odcinku nagrywałem to, że jeleń idzie ładnie, w ładowarce jechałem. Tak więc będziecie mogli usłyszeć, jak to słychać od środka.
Taka ciekawostka, miało być nagranie, ale niestety moja kamera nieraz lubi się przestawić i robi tylko zdjęcia, ja o tym nawet nie wiem. Jesteśmy rozpoznawani na szosie, jak tam na przyczepie układają podkłady pod płyty, jechał kierowca z ciężarówki i krzyczył: siema Szoko! No tak więc pozdrawiamy ciebie kolego, czerwoną ciężarówkę, tutaj wrzucę zdjęcie, żeby nie było, coś kręcę, tak więc pozdrawiamy ciebie, Szoki się rozpoznawali na szosie. Słuchajcie, jak macie dziury i macie z tyłu ładunek, to nie, traktor przeszedł i w rurę, z tyłu jeszcze są przyczepy. I często, gęsto jak oglądam różnego typu filmy, to właśnie to zauważam, że przejedzie traktorzysta traktorem przez dziury i w rurę, a przyczepy aż całe się wyłamują. Pamiętajcie, przyczepa to też maszyna, która nie należy do tanich i też potrafi się połamać. Tak więc uważajcie, na dzisiaj to tyle. Jeleń mówi, do widzenia!